Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Assassin's Creed Valhalla, dodatek fabularny Oblężenie Paryża. I od razu mamy tutaj misję, podążać musimy za Ryszardą. Więc od tego sobie zaczniemy. But we have never been normal husband and wife in the private. Does he not love you? It is not him. He could never be what he needed. But he is a man and found solace elsewhere. Aha, no dobra, no tak, no widzieliśmy, już byliśmy świadkami zresztą tego, gdzie szuka ukojenia. Euphrasia belonged to a secret group that believes Francia has fallen into apostasy. She thought me possessed. The Bishop Engelwin was part of this group, I think. You know of Engelwin? Yes. They call themselves Bellatores Dei, God's warriors. And there are more of them. We have arrived. Okay, dotarliśmy. You've brought me all this way to see a child. Yes. Charles has a son. Little bear. Richardis! You're safe! God protects me. Never doubt that, child. Bernard, this is Eivor, a friend. Go now and wash yourself. You've got more color on your shirt than on the canvas. He paints beautifully for a child, don't you think? No, nieźle, naprawdę, trzeba przyznać, ma talent. Did you teach him? I do not have that gift. He got the ability from his mother, I think. Bernard is not your son. How could he be? Yet I love him as if he was. As I said, Charles and I were never that way. But he is a man and a king. Naturally, he found other places to satisfy his appetites. No tak. You're hiding the boy from his father. Charles wants Bernard to succeed him to the throne. And Bernard wants nothing else but to please his father. That is why I must keep Bernard from him. He will lead the child down a dark path. One not meant for a good king. Aha, i ona tego właśnie nie chce dla Bernarda. No dobra. The child need not be involved. And I will not let him be. Bernard knows to find a church if he needs help and I am not there. I must leave again for a while. When I return, I want to hear okay. Your words. I know you're going to see father without me. No nareszcie. Teraz będziemy mogli szybciej się poruszać troszeczkę. You misunderstand me, Eivor. Bernard must assume the throne for the good of Francia. Oczywiście jak miniemy osadę. But will make a good ruler. One that will be more sympathetic to your people also. If Charles wants the child, not be pleased. Dobra, zaledwie 300 metrów, więc szybciutko dotrzemy. Charles knows the Bellatores took me. He would be concerned. We have not been on good terms lately. A, czyli tutaj już dobra. Perhaps he wishes to be reconciled. That bear is wounded. A, coś się stało, tak? It is dangerous. It is all right. Pułapce. Oh, what have you done to yourself? There. Co ona robi? Be more careful now. Off you go. They are noble animals. She had given up. She is all right now. Thanks to God. No dobra, pomogłaś. Our old bear is so tame in Francia. All of God's beasts respond to love, Eivor. Even more so when they are hurt. In that they are not so different to people. You have the gift with beasts. But you're speaking of Charles now. You think the same is true even of him? Especially of him. No dobra. Co dalej? Możemy ruszać dalej. No dobra. Wsiadaj. Lecimy. We are here.
Można zabijać? Mogę cię zabić? Nie. I fulfilled our agreement. Here is your wife, the queen. She is unharmed. Charles. My dear wife, finally you appear before me. You must want for refreshment after your long and complicated journey. You are still angry. Cały prosiak leży. Nie dziwne, że otyły. I have been as faithful to you as I have been to God. I am sorry for taking Bernard, but... Ah yes, my son. I thought by finding you, I would find him, but I do not see him. Where is Bernard? Safe. Do you remember the night we met? I've never forgotten it. The sky was clear and awash with thousands of stars. The night of our wedding, it was the same. I took it as a sign from God. I knew you and I were meant to be. You were in white, all purity and grace. I thought, tonight, I am not the prince. I am the luckiest man alive. How lucky to take a wife who fell so easily into another's bed. You did not take me as your man. But as your fool. Charles, no. To ona go zdradziła? To our marriage. We had a deal. Oh. Do not be concerned about Bernard de Chardis. He is my son. Without your interference, he will find me. And you, northern devil. Północna diablica. Who presumes to sit at a negotiating table with a Frankish king. Here is your deal. Walka? No pięknie. You lied to me. I did not. Chyba najlepsza zapłata, yeah, jaką mógł dla nas dać. And so he has. Zaczynajcie. A ty co? Złaź tego konia. Rzucaj. Tego z konia trzeba najpierw. O, pasek, kurde. Dobra. Muszę trochę nabić. Tego na koniu. Z buta go. O, w ten sposób. Złaź z tego konia. Chamie ty. No, nareszcie. Jeszcze ktoś? Jest, jeszcze ktoś. Bardzo, bardzo dobrze. Ale w zwolnionym tempie, fajnie. Co jest? Czemu nie mogę uderzać? Co z nią się stało? Nie mogę... O, jest. Nie mogłem w ogóle uderzać, nie wiem dlaczego. Lecę na nich. Z buta szybko. Wykończenie. Bucior. Znowu nie mogę. Wszystkim po bucie.
Łap to. Fajna, ta walka była nawet niezła, muszę przyznać. Kings always saying what they do not mean to get what they do not say they want. I failed to mention everything about Charles. I'm sorry. The truth is awkward and I did not see the need. He believes you to be unfaithful. There is no end to his accusations. I hoped he had come to himself. Do you think he really meant to kill us? Yes. Now Paris. No raczej. Charles made certain of that. Siegfried was right. Don't despise Charles. Like that bear, he may yet recover with God's help. And become your ally. I do not share your faith. No nie wiem, nie wiem. No właśnie, ja też nie podzielam wiary. Thank you. Że on się odmieni, raczej go zabijemy i tyle. For my part, ale kto wie, kto wie. I don't think God has finished with you yet. We were meant to meet. Now, I must find Bernard. We will go to the Paris slums and aid the sick. Charles will not look for us there. I must go meet Siegfried at the forward camp in Paris. I have a siege to prepare and pride to swallow. God exalts the humble, Eivor of Ravenclan. You will see. Farewell for now. Shouldn't be seen. Better be hooded. Okej. Zobaczmy, co my tu mamy w tej miejscówce, w której jesteśmy. Tutaj mamy jakieś bogactwo, a tutaj wygląda na jakiegoś przeciwnika dodatkowego, taka arena. Lecę tam, nie zastanawiając się w ogóle ani chwili. Opal. Skrzynia. Zaraz tylko może jeszcze się rozejrzę za owocami do zebrania. Chociaż dobra. A, tu są. Strzały. Wezmę, skorzystam. Nie, taki wolny, biały, nie podoba mi się. Jednak nie. To nie mogłaby z tego prosiaka wykroić sobie trochę prowiantu? No jak widać nie. Że w ogóle nie chcę spróbować? Gdzie jest... Wierzchowiec jest, dobre. Na 100% jest to jakaś arena, a nie. To jest... Trzeba jakąś ofiarę złożyć. Ciekawe z czego. Oby tylko nie ryby. Z czego? Troć, no jednak ryba. Trzy ryby i foczy ogon jeszcze. Trzy razy. Nie wiem, nie przepadam za tymi rzeczami z rybami. No ale cóż, są. Nic na to nie poradzę. A co jest tutaj już, skoro jesteśmy niedaleko? Może tutaj będzie jakaś walka. Foki, foki. Foczy ogon. Jest? Nic. To jeszcze nie zawsze wypada. O, jest! Foczy ogon. Raz. Sorry, no, ale potrzebuję foczy... Nie, tym razem nie.
Foczy Ogon II. Nie. Jest, Foczy Ogon, dobra. A troć, żebym ja pamiętał, jak wygląda troć jeszcze. Kamyki. No też za tym nie przypadam, ale okej. Spróbujmy. Co my tu mamy? Ten mamy, tak? Czy da radę tak ustawić? Nie. A gdybyśmy po prostu tak na płasko postawili i teraz obrócili i w ten sposób. Okej. I jeszcze jeden, tak? No dobra, ale to tak będzie. Bardziej płaską stroną. Kurde, nie wiem. O, było dobrze. Jest. Udało się. No dobra, punkt umiejętności zyskaliśmy w ten sposób, więc przejdźmy sobie do drzewka umiejętności i coś wykupmy, może dalej kontynuujmy tutaj drogę, co tutaj nas czeka? Serce Iduna. Czerpie z witalności Iduna. Pozwala to po krótkim opóźnieniu pasywnie regenerować niedawną utratę zdrowia. No, czemu nie? Wykupimy oczywiście. Dobra, spójrzmy teraz, co my tutaj mamy dalej. Przydałoby się jakąś misję buntowniczą zrobić, jako że w poprzednim odcinku żadnej nie zrobiłem. Ale może jeszcze po drodze bym sobie tutaj odblokował ten punkt, synchronizował. Dobra, taki jest plan. Najpierw synchronizacja, później przeniesiemy się sobie tam do którejś najbliższej miejscówki, gdzie będziemy mogli skorzystać z jakiejś misji nowej, buntowniczej. Żeby wbijać ten poziom niesławy. No nie wiem, gdzie tą rybę jeszcze znaleźć. Będę musiał poszukać tego. Jak troć w ogóle wygląda, nie pamiętam. Kurde, wszystkie uciekają ode mnie te ryby. Co to jest? Zobaczmy. Nie, to leszcz. No to nie, że tak, że trafi akurat. To jest małe prawdopodobieństwo.
Będę musiał to sprawdzić po prostu i w kolejnym odcinku. Najważniejsze, że już mam przynajmniej ogony foki. 3. To już połowa sukcesu. Jeszcze coś jest. Dobra, na razie tam jest jeszcze klucz dodatkowo. Dobra. To w sumie po drodze. Skrzynia. I jest klucz. Klucz do drzwi ukrytej krypty. Okej. A tam jeszcze drugi klucz jest. Tu można drobinkę w ogóle. Ale na razie zsynchronizujmy. Okej, spójrzmy w takim razie na mapkę, a tu mamy jeszcze... Zobaczmy, czy uda się to nam zebrać. Tylko gdzie jest siano? Zawsze nie trafiam w to siano. Tutaj? Nie. No cóż, trochę zabolało. Tu jest zejście, tylko gdzie jest... Gdzie jest droga do krypty? Jeszcze drugi klucz jest tutaj w pobliżu. Pozwolisz, że ukradnę? Tam coś jest. Krypta. Elegancko. Okej. Tam coś mamy. Tam też coś mamy. Wąż. No dobra, to czyli musimy tędy. Skrzynia. Nie, tu musi być jakieś przejście. Gdzieś dalej. Tylko jak? Czy tutaj coś było jeszcze? Może z innej strony w ogóle? A może tutaj jest? O! Po prostu! A gdzie jego głowa? Kaptur paladyna.
No dobra, to skoro mamy tutaj już zdobyte te, już sobie darujemy. Przenieśmy się tutaj. I zaliczmy jakieś misje dodatkowe. Jest, widzę siano. A tutaj w ogóle coś jest? Zobaczmy, co tutaj jest. Wiadomość od mateczki. Diakonie, zaraz na południe od jakiejś tam Everox. Przy drodze za tą przeklętą gospodą znajdziesz mój niewielki dom. Stoi już od jakiegoś czasu pusty. Praca zatrzymuje mnie tu w Aquili. Trzeba go więc posprzątać. Zwróć szczególną uwagę na piwnicę, ponieważ często jest zalewana. Nie przeszkadzaj przybywającemu tam akolicie. Jest przygotowany do deliverance i wymaga całkowitej samotności, w której łączy się z Bogiem. Mateczka. Okej, tutaj jeszcze coś mamy. Dobra, gdzie jest tutaj ten znak? Mamy 80 metrów. Ostatnio złapaliśmy lojalistów. W ich zasadzkę nieopodal ich obozu. Operacja zakończyła się wielkim sukcesem. W zamieszaniu po zwycięstwie jeden z buntowników, a podobny do tamtego, zagubił jednak swoją torbę, a wraz z nią dokumenty ze szczegółami naszych przyszłych misji. Zwiadowcy donoszą, że zdobyli je lojaliści i ma się nią zająć kapitan Silmelsnil. Musimy odzyskać te dokumenty. No dobra, ale czy nie ma czegoś? Dobra, nie będę wybrzydzał. Biorę to po prostu i zobaczymy. Spróbujemy dwie wbić misje. Dodatkowe szybko. Jak daleko to jest? 690 metrów, to niedaleko. Dobra, wierzchowca przyzwijmy. Nie mam czasu. Na nich śpieszę się. No tak, znowu zbliżamy się do osady, to zwalnia. Wszyscy mają przeżyć. No dobra, nie ma sprawy, to będzie proste zadanie. Oczywiście na głośno. Gdzie jesteście? Dobra, temu podziękujemy.
No dobra, jeszcze ktoś? A, jest ich tu trochę, dobra. Ale jeden zginął już, nasz sojusznik. Bo tu kurde jeleń jeszcze jakiś walczy. Co jest? Wyjdź stąd. To nasz sojusznik. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś. Wszyscy? Można uwolnić po to, żeby go zabić. Fajnie. To jeszcze skrzynie. Gdzie jeszcze ktoś jest? Czemu to się nie kończy? Tutaj coś jest. Na zielono. Aha, to musieliśmy wziąć, tak? Dobra. Teraz musimy wrócić i zameldować. I zaraz sobie weźmiemy jeszcze jedną misję dodatkową, jako że szybko poszło i sprawnie. Chociaż jeden zginął, no trudno. Gdzie tutaj jest siano? Tutaj jest. Mam adrenalinę? Mam. Od razu sobie zgarniemy tutaj projekt tatuażu. W takim bądź razie. Okej. Ale i tak 250 to nieźle. Zaraz wskoczył nam poziom. Dwa punkty. Przejdźmy do drzewka w takim bądź razie. Już możemy wykupić to. No i elegancko. Nie wiem, co tam wyskoczyło, bo nie zauważyłem. Dobra, biorę pierwsze lepsze, nie będę tu wybrzydzał. 700 metrów, może możemy się przenieść? Jasne, że możemy. Centralnie. Obok misji. Pozyskaj od celu przedmiot. Dobra. Postaram się. Stój!
Się wypalił. Ale jaki mocny w ogóle. No i dobra, i misja zakończona. Trzeba tylko zameldować teraz. Odzyskaliśmy dokumenty. A, zaraz tu jakaś skrzynia też jest. Na górze. No. Ajajku. Coś tu pogliczowane delikatnie. I tam jest kolejna. Dobra, lecimy, zbierzemy sobie te skrzynie od razu, skoro jesteśmy blisko. Okej. Do zobaczenia. Tutaj jest... A, klucze ukrytych. To nie, to jest inne zadanie. To jest zadanie główne. Gdzie jest ten obóz? Tutaj. Gdzie będziemy mieli najbliżej? Stąd. Okej, 500 metrów, więc od razu wierzchowiec. Gdzie on jest? Chodź tutaj. No co jest? Udało się. Delikatne glicze. A wy co tutaj? Co tu się dzieje? Nic ciekawego, lecimy dalej. Ale by było, żebym troć trafił. Nie, miętus. To nie takie proste, to jest sporo rodzajów ryb. Resztę pokonamy normalnie. Gdzie jest Toka? Jest tam gdzieś wyżej, okej. Longships on the shore, as beautiful as swans. More like wolves, circling for the kill. True. This is no raid. When we get inside those walls, what happens, Eivor? You have fought before, bled, killed. Yes, but
There are children in that city. They cannot flee. When the wind is right, I can hear them yelling, playing games. There need not be a slaughter. We may still persuade the Franks to yield. Though I am unsure of the best way. Tell this to Siegfried. Tell me what? Yes, the secret. We are here. They see our strength. Let them give up their silver, sign the treaties, and we sail home. To gain fame and wealth this way is good. Count Otto leads the Franks in Paris, yes? Aye, he defends the city and draws other nobles to cause. I can talk to this Otto. No more talk. Teraz będziemy walczyć, rozumiem, tak? Gadki się skończyły, no i bardzo mi to pasuje, szczerze mówiąc. No to czekam. Quote the old father at me. I shall burn Paris, with or without you. You have lost thanes enough. Would you rule a wasteland? Go then. Talk Count Odo out of his silver, if you can. I will at that. Toka, where is this Odo? You might pick up his trail at Poncesera, but go with stealth. That is enemy ground. Nie, ja nie lubię się podkradać. And Eivor, this Odo is no willow reed. He does not bend in the wind. To się jeszcze zobaczy. A to dopiero wskazówek. Dobra, jak daleko jest, to spójrzmy sobie na mapkę. Tutaj są wskazówki. Tu jest jedna wskazówka, a tu jest druga. Nie, to są klucze ukrytych. Chwilę. Poszukaj z pontem SR-a wskazówek co do miejsca pobytu hrabiego Odona. Tutaj, kurde, nie zauważyłem. Tu jeszcze mamy nie odblokowany w ogóle. To blisko jest, dobiegniemy zaraz. Wierzchowca wezwiemy. Nie tu spojrzałem, gdzie trzeba. Od razu sobie zsynchronizujemy również ten punkt. Skoro będziemy obok. Grzyby. A mamy wszystkie punkty adrenaliny, więc okej. No dobra, zbliżamy się. I co? Mamy tutaj wybić wszystkich? Chyba po prostu mogę, bo czemu nie? Tutaj muszę uważać, bo sporo ich tutaj jest. Widzę. Skacz. O, dobrze, że ten blask. O, w ten sposób. Ha!
Okej. Kto następny? Rzeźnia. Jedziemy na ostro z nimi. Jesteś, ale dobrze. Tych kuszników, na nich trzeba najbardziej uważać. Stanowią dosyć duże zagrożenie. Tutaj jesteś. Jest. Skubany. Właź. Dobra. Lecimy dalej. Zejdź. O kurde, zatrzymał mnie w powietrzu. Ostro. Kusza. Cholerna kusza. Koniec tej zabawy, gnoju. No dobra, skoro wszystkich wybiliśmy, tutaj widzę, że mamy pamiętnik hrabiego Odona. Moja żona pani Teodora wita wszystkich naszych gości z najdalszych zakątków cesarstwa. Jest doskonałą gospodynią. Jeśli Bóg pozwoli, nasi goście okażą rozsądek i wyślą broń niezbędną do obrony Paryża. Musimy walczyć razem, inaczej horda bezbożników pozabija nas jednego po drugim. Wciąż drzemie we mnie jednak lęk, że wpływ słabości Karola okazywanej w obliczu tych nieokiełznanych potworów zniechęci tych odległych władców do udziału w walce. Fakt, że mój król jest tak tchórzliwy, stanowi poważną próbę mej cierpliwości i duszy. Muszę kontrolować gniew i modlić się, aby Bóg dał monarsze mądrość i odwagę, które nie pozwolą cesarstwu paść na kolana i dać się zdeptać. Odon, hrabia Paryża. Elegancko napisany list. Najdroższy Odonie, do Monor de... Coś tam, nie będę tego czytał, bo nie umiem. Przybywają gościnnie. Kilku się zagubiło i trafiło na południe Paryża, zamiast na północ. Do pozostałych pchnęłam posłańców, aby rozgadali się na... za naszymi rozległymi polami wspaniałymi czerwonych maków. Śpieszy się, ukochany. Nasi goście bardzo chcą porozmawiać z tobą o wojnie. Czekają, kosztują naszego doskonałego grzanego wina. Twoja wierna żona. Dobra, lećmy już, dosyć tych czytanek tutaj. Dostaliśmy, tak, podpowiedź. A teraz musimy udać się jeszcze tutaj. No dobra, w takim razie zsynchronizujmy jeszcze tutaj ten punkt. W kolejnym odcinku sobie dokończymy te zadania. Tak jak mówiłem, ja sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!